Witam wszystkich, którym nie jest obojętne, jakim powietrzem oddychamy. Którym nie jest obojętne, co nam zrobili przez ostatnie 20 lat. Dość okupacji, dość narzucania nam tego, w jaki sposób mamy funkcjonować w swoim własnym mieście. Bo my jesteśmy u siebie, a nie oni tutaj. Dzięki wszystkim za przybycie i chciałbym przekazać mikrofon osobom, które mają podobny problem w swoich miastach ze Szczecinka. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział. Witajcie mielczanie. Przyjechaliśmy tu tyle kilometrów, gdyż w Szczecinku mamy ten sam problem, z którym borykamy się już kilkanaście lat. Stowarzyszenie Terra od 9 lat walczy z koronawirusem o czyste powietrze. Z różnymi skutkami, ale cały czas idziemy do przodu. Podziwiamy was i zachęcamy jak najbardziej. Walczcie do końca, z determinacją. Musicie walczyć, bo to jest wasze zdrowie, wasze życie, wasze dzieci, które oddychają tym syfem w powietrzu. Nie pozwólcie na to. Szanowni państwo, powiem krótko. Połączmy siły i działajmy razem. Drodzy państwo, nie może być tak, że ktoś oszczędzając pieniądze na drugą szalę kładzie nasze zdrowie. Bo to, czym oddychamy, jakim powietrzem oddychamy, ma wpływ na nasze zdrowie, na zdrowie naszych dzieci. Drodzy państwo, niech ktokolwiek by powiedział w tej chwili, że nam się to nie uda, że to nie wyjdzie. Ja jestem przekonany, że razem możemy zrobić porządek z powietrzem, które jest zanieczyszczone. Czy się to komuś podoba, czy nie, zrobimy porządek i powietrze będziemy mieli czyste. Czyste dla nas wszystkich. Dziękuję. Szanowni państwo, zrobimy to razem. Jesteśmy pod wrażeniem, że dzisiaj tyle osób przyszło na protest. W Szczecinku też ludzie protestują, też żeśmy się zbierali, też żeśmy protestowali. To jest właściwa droga. To jest właściwa droga. Urzędnicy się nie boją pism. Urzędnicy boją się tego, że wychodzicie na ulicę, bo to oni dają pozwolenia, to oni pozwalają na to, żeby doprowadzać do takich sytuacji. Musicie być odważni, podnieść głowy, razem do przodu. Razem ze Szczecinkiem, razem Mielec i Szczecinek, musimy połączyć siły. I jeszcze jedno, zarówno w Żarach, jak i w Strzelcach Opolskich mają te same problemy. Tam, gdzie jest ta fabryka, problemy są takie same. I proszę państwa, tak jak koleżanka mówiła, tylko wychodząc na ulicę, tylko wywierając wpływ na polityków, bo oni się tylko was boją. Oni się nie boją nikogo, tylko was, jeżeli wyjdziecie na ulicę, jeżeli pokażecie swoją moc, a macie moc, bo ja to widzę, możecie przenosić góry i zrobicie to. Dziękuję wam bardzo. Mam wrażenie, że szczury w kanałach mają lepiej niż my. Bo my wdychamy świństwo. Trujące świństwo. A szczury wdychają organiczne rzeczy. Gdzieś ma być samochód. Thank you.